No i mamy Power Cell'a i Nice One, i mamy oczywiście autosave. Bo tak, chyba wam wspominałem o tym, że kiedy zbieramy Power Cell'e, to mamy autosave'a. A jak nie, no to wiedzcie, że tak jest. Dobra, co my mamy tutaj jeszcze do roboty? Musimy znaleźć 7 Scout Fly. Musimy wrócić do burmistrza oraz 3 takie zrobić ten Power Cell'e. W sensie zrobić, zdobyć. Nie zrobić, bo my nie robimy, nie lepimy tych Power Celli ani nic, tylko po prostu musimy je zdobyć. I wiem, gdzie możemy zdobyć. Bo będzie właśnie konfrontacja z bossem. I pozwólcie, że ja ominę to. O właśnie, w taki oto sposób. Widzicie, ja tak długo grałem w Jacka, że jestem w stanie ominąć bezproblemowo takie rzeczy. Takie sytuacje, takie postacie, takich wrogów. Takie paranormalne rzeczy. Polećmy teraz sobie może w tę stronę. A nie, w tę nie można, więc lecimy w tę stronę. Musimy zbierać po drodze niebieskie eko, ponieważ musimy tutaj zasilić platformę, która nas zabierze do... Raczej platformy, które nas zabiorą do Power Cell'a. No i przy okazji Precursor Orby zbierzemy sobie. Myk. 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 I myk. Okej. Teraz wciskamy sobie przycisk, jak zresztą widzieliście. I lecimy sobie teraz windą w dół. I teraz jesteśmy pod ziemią. Mam nadzieję, że Jack się nie udusi pod ziemią, ponieważ jakiś syf może tu w każdej chwili być. I lecimy do naszego pierwszego bossa. Tak bardzo, że tak powiem, żałosnego bossa. I to było też bardzo żałosne. Nie powinno mieć coś takiego miejsca. Tak szczerze. Szczerze wam powiem, że za dzieciaka nigdy nie pamiętałem, że jest taka sekcja i czasami niestety przypadkowo ją omijałem. I potem się tak zastanawiałem, kurde, gdzie są te Precursor Orby i Power Cell'e? Okazało się, że one są tutaj. I mówię, za dzieciaka często, że tak powiem, Często jest gęsto. Po prostu omijałem tę lokację. Tą lokację. No i odpaliliśmy niebieskie jako teraz. To co, najpierw lecimy tutaj, żeby pozbierać Precursor Orby. Okej. Dobra. O! Czas na naszego pierwszego bossa, czyli na roślinkę. Więc tutaj pozwolę wam se posłuchać muzyczki, bo jest fajna. To była głupota. La 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 la. Ale mnie platforma strollowała, what? Co to miało być? No ale jak widzicie, boss polega na tym, że
musimy tego żuczki, czy co on tam wypuszcza za dziwne stworzenie, musimy po prostu zaatakować, kiedy nie mają w sobie kolców, a następnie on rozłoży swoje kwiatuszki i przy okazji mnie pożre, bo tak też jest możliwe. Najgorzej, kurde. Ale boss jest bardzo łatwy, dlaczego ja tak failuję? Dzisiaj mam chyba jakąś klątwę. Znowu zresztą, bo na raczecie też miałem to samo, że na najłatwiejszych rzeczach ginąłem na prawo i na lewo. No ale w każdym razie widzicie, że konfrontacja nie jest trudna. A to, że mi nie idzie, to dlatego, że klątwa spadła na mnie. No i teraz po bossie będzie już. Proszę bardzo, po roślince. Zobaczymy, czy ona wypluje. O, wypluje jeszcze więcej precursor orbów. Ile nam w ogóle brakuje? Niedużo już. W ogóle mamy 10% gry już. To teraz tak, musimy zebrać 7 Scout Fly i wrócić do burmistrza. I mamy tutaj Forbidden Jungle ukończone. Super. No, już Rosika nic nam nie da, już żeśmy wzięli od niej wszystko. I teraz oto będzie dobre pytanie. A, dobra, tam są. Już się chciałem zastanawiać, gdzie są precursor orby. Ale pewnie to nie jest wszystko z tych precursor orbów, bo jeszcze mamy tutaj przecież precursor orby. Więc mamy zaraz Forbidden Jungle ukończone i godzinę nagrywania będziemy mieli zaraz. No ale Sentinel Beach nie będzie jakimś długim poziomem, tak szczerze. Sentinel Beach jest dosyć krótkim poziomem. Bo tutaj to jedyne co, to trzeba trochę misji porobić, nie? Troszeczkę, troszenikę. Tak, tak, tyci, tyci, troszeczkę. Mówię, dzisiaj się będę chciał skupić na ukończeniu pierwszej lokacji, czyli Sandover Village, bo będę mógł powiedzieć, że Sandover Village to jest taka główna lokacja tego... tych, powiedzmy, poziomów. I tyle, co chciałem powiedzieć. Okej, mamy... powiedzmy 100%. Mówię powiedzmy dlatego, że... mamy coś takiego, że... znaczy mamy coś takiego. Musimy po prostu wrócić do burmistrza, okej? Tak swoją drogą jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Jack i Daxter mają to samo, co Ratchet i Clank. Teraz pewnie będzie taka wielka zagwozdka. Co mają takiego samego, Michał? Co? Co oni mają takiego samego? Otóż, kiedy popłyniemy sobie w morze i będziemy próbowali uciec od gry, to w pewnym momencie dorwie nas ryba, która nas połknie. To samo było w Jacku. Tfu, w Ratchecie, bo w Jacka teraz gramy. Więc wracamy sobie do Sandover Village, do burmistrza. I on tam nam da Power Cella. I będziemy mogli od niego odkupić jeszcze za precursor orby. Hey, let's go check out old Fish Breath speedboat at the dock. No, jesteśmy sobie tutaj w tej latarni. I teraz, burmistrzu, przemawiaj. Oh, what a wonderful sight! I thank you. And the entire village will thank me. Boys, you have restored power to the village and guaranteed my re-election. And for that, my boy, you earned a power cell. You want to make a contribution? Good. A sizable one, I hope. You! It is a sizable contribution. I just hope this power cell adequately represents my gratitude. Okej,
i już nic od nas nie chcesz. No, burmistrz już się, że tak powiem, dostatecznie sprzedał. Więc tak. Sandover, tfu, Forbidden Jungle mamy zaliczone. Na 100%. Mamy wszystko tam zdobyte. Wszyściutko. Więc teraz tak. Pogadajmy sobie z kolejną postacią. Z kim by tutaj sobie porozmawiać? Może z osobą, z której... Z którą praktycznie... No. Z osobą, której będziemy robić misję. Ale może najpierw podejdźmy do wujka Jacka. Well, hello there, my dear boy. You've caught me at the most inopportune moment. I wish to set off on my journey yesterday, but I seem to be a spot short on the old precursor orbs. I would have pledged my word that I had 90 of them, but I gather that your young friend, you know, the little, annoying, miserably ugly one, might have just pilfered them as a sort of a spot of fun. Anyway, would you be kind enough to loan your dear old uncle 90 precursor orbs so he can get underway? I would offer you a power cell in return. Więc wujek Jacka chce, żebyśmy dali mu 90 orbów i wtedy nam dam power cella. A Daxter ogólnie był bardzo podenerwowany, ponieważ nie lubi on słuchać historii ludzi, którzy się, nie wiem, wywyższają albo coś takiego, albo się za bardzo przechwalają. A między innymi wujek Jacka taki jest, co mogliście zobaczyć po zdenerwowaniu się Daxtera. Zanim pójdziemy do tej oto kobitki, ponieważ na niej też trzeba będzie zajść, na początku pójdźmy do tego farmera, bo mamy u niego misję, którą trzeba zrobić. Gotta milk those yakos, gotta milk those yakos. Oh, it's you. Oh, just resting my tired bones. I've been trying to get those ornery yakos back into the pen all day. Some strange creatures tried to steal them earlier. You think you could help an old man and try to get them back into the corral? Więc temu farmerowi bizony uciekły. Bo mogę to tak powiedzieć, że to są bizony. I naszym zadaniem teraz będzie je z powrotem do tej zagrody zagonić. Tutaj będziemy mieli Fire Canyon, czyli między innymi lokację, która ukończy nam Sandover Village, które już mamy 100% ze względu na Precursor Orby. I Fire Canyon jest ostatnią lokacją, która tak naprawdę jest taką lokacją, jak ja to zawsze tłumaczyłem w niektórych grach, transformacyjną, która po prostu informuje nas, że zmieniamy jakby już w ogóle świat. I jeżeli zagonimy te bizony, to on dam na w nagrodę Power Cella. Kurde, zaplątałem się aż. I co mogę powiedzieć o tej minigierce kolejnej? Bo to jest taka w sumie minigierka. Lubiłem ją. Lubiłem zawsze te bizony w dupsko, że tak powiem, uderzać, żeby one poleciały tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie one chcą. One są najmniej ważne, ok? I tak, jak zapędzimy je do zagrody, to one już z niej nie wyjdą, czyli praktycznie będą sobie tam stały i tyle. Nic szczególnego. Tam jest jeszcze jeden. Chyba, że jest ich 6, ale nie, wydaje mi się, że jest ich 5, tak jak to było tam nam przedstawiane. Tutaj zakręcamy. Dokładnie tak. Let's go talk to him. Ah, well done, my boy. You actually got those flea bags back into the pen. Now I can sleep in peace. Take this power cell for your trouble. No, i tyle. Farmer se poszedł dalej kimać. Pewnie dlatego się tak rozglądał, czy nikt nie patrzy, no bo... No, kto by chciał farmera, który śpi we własnej robocie, nie? Kurde, zamiast pracować, to kurde drzemki se robi, no ale... No niestety są tacy ludzie, którzy są zmęczeni i po prostu trzeba dać im spokój. Swoją drogą, za dzieciaka zawsze myślałem, że tutaj gdzieś będą poukrywane Precursor Orby w,
tym polu z marchewkami bodajże, albo nie wiem z czym to jest. Bo szczerze, ta końcówka bardzo mi marchewki przypomina. Może nie wiem, w Sandover Village już hodują marchewki dla królika Baxa, który będzie chciał, który zostanie zaginiony w czasie i będzie je zbierał i potem będzie musiał zbierać jeszcze złote marchewki. Ja nie wiem, ja tam nie wiem, ja się nie znam, ja tu tylko sprzątam. Dobra, więc teraz tak, mamy to co mamy zrobione, tak wiem, to bardzo dziwnie słowo brzmi, to słowo bardzo dziwnie brzmi. Więc jeszcze pogadajmy z jedną postacią, ale ona nas będzie chciała wysłać do Misty Island. Więc porozmawiamy sobie może z tą babką, bo obiecałem, no to słowa dotrzymam. Niech wam będzie. Pogadajmy sobie z nią, tylko najpierw zobaczmy, czy ona czasem nie ma jakiegoś pudełeczka, wiecie, tego... tej skrzynki ze Scoutflyem, ale nie ma, więc no. Oh my, what a horribly sick little bird. You don't look so good yourself, lady. Oh, sorry. I thought you were a spotted orange-bellied ringfrew. You know, yesterday I saw some terribly vicious creatures capture a mother flutflut near the beach. Now there's this poor little orphan egg sitting in a nest at the top of the cliff, and I can't get to it. If you could climb up there and push it off, I've piled some hay down at the base to catch it safely. Do an old lady a favor, and I'll give you a power cell. Więc ta pani ma dla nas taki interes, ponieważ ona obserwuje przez lornetkę to wielkie jajko, które jest właśnie na Sentinel Beach. I ma dla nas taki interes, że chciałaby, żebyśmy to jajko zrzucili, ponieważ widzi w nas siłę. Jakkolwiek to brzmi. A wiadomo, że ona sama tego nie udźwignie, więc no trzeba jej pomóc. No ale dla nas to nie jest problem, przecież Jack bezproblemowo unosi takie, powiedzmy, jajeczka. No i będziemy musieli tutaj oddać wyrocznie 120 orbów oraz wujkowi, więc powiedzmy, że Sandover Village będziemy mieli na 100% za jakiś czas. No teraz witam was w Sentinel Beach. Musiałem sobie przypomnieć na spokojnie nazwę. I Sentinel Beach jest troszeczkę inną wersją Sandover Village, taką powiedzmy krótszą, ponieważ jak widzicie to jest tylko cały ten obręb, nie ma nic innego, tylko cały ten okrąg, o którym wam wspominałem. I mamy tutaj skrzynki, które sobie od tak nie zniszczymy, ponieważ będziemy musieli właśnie takimi oto muszlowymi bombami zniszczyć. Przy okazji bocian albo pelikan zakosił nam power cella. Chociaż dla mnie to bardziej pelikan jest niż bocian, no ale dla mnie to może być wszystko inne. Jestem z powrotem, sorry, miałem domofon, bo oczywiście jak zwykle musi być przeszkadzane. Znaczy, to nie jest coś, co mi aż tak bardzo przeszkadza, ale śmieszna sprawa, ponieważ ja to nagrywam 5 września. A są koleżanki mojej najmłodszej siostry, które się pytają, czy ona wyjdzie na dwór, a ja takie, no kurde, przecież ona w szkole jest, lol. To wy nie chodzicie do szkoły? No może nie, nie mówię tak bezpośrednio, że nie chodzą do szkoły, ale trochę to jest dziwne, że mamy godzinę 10:39, gdzie dzieciaki w wieku mojej siostry powinny być w szkole, a one nie idą do szkoły. Ale dobra, nie kwestionuję to, czy rodzice tam pilnują, że ma się uczyć, czy nie. Nie kwestionuję, bo to nie jest moja sprawa. Tyle w temacie. Soundtrack w tej gierce jest bardzo piękny. Jest taki fajny, uspokajający, mogę wręcz powiedzieć.
Ile tutaj mamy tych? 150 orbów. Lajtowo. Kurde, już mamy godzinę i 12 minut na liczniku, a ten czas tak szybko leci, że to jest szok, nie? No ale przy tej gierce nie ma co się dziwić, bo ta gierka ma taki swój, że tak powiem, klimacik, że szybko leci czas. O, i Power Cell. No i subcio. I teraz lecimy w dół. Tutaj przy okazji zaraz sobie ogarniemy pewną rzecz, a mianowicie te bele, bo te belki trzeba będzie do góry podnieść. Ja wam pokażę w jaki sposób. Otóż trzeba zrobić tak. Nie tak, tylko... Staniemy sobie tutaj. Właśnie, trzeba będzie tak pięścią uderzyć, ale... Zrobić coś takiego. O, właśnie, coś takiego, tylko że trzeba w to jeszcze trafić. I to jest chyba już najwyżej jak się da, bo już wyżej nie możemy, no, tylko na trzy razy. Więc pyk, pyk i pyk. I pyk, już się nie da. I teraz trzeba będzie uderzyć pelikana, żeby on wypluł tego Power Cella łaskawie. Bo nie powiem, że nie, ale to jest moje i chciałbym to z powrotem odzyskać, mój drogi pelikanie. Ale zrobimy tutaj też szybkiego Power Cella, więc raz. I przy okazji sobie zdrowie podładujemy. I Power Cell. Z tym to nie będę miał żadnego problemu, ponieważ ja tę grę znam na pamięć, więc... Uwierzcie mi, to nie będzie dla mnie problem. Nie wiem, co tutaj nam było powiedziane, ponieważ nie za bardzo tam słuchałem, co mają nam tam do powiedzenia, ale... Ale coś tam pewnie gadali sobie. A teraz czas uderzyć pelikana i odzyskać to, co jest nasze. Więc, sorry ziom. On już wyruszył, kurde, patrzcie, co za spryciarz. Ale my go zaraz tutaj przechytrzymy i weźmiemy to, co nasze. A byłaby beka, gdyby on zdążył i by tak mi to hapsnął, nie? Ty, ale on się tu zbliżał. Lol? Czy on byłby w stanie mi to hapsnąć? Kurde, ale go przechytrzyłem. Co za frajer. 18% gierki już mamy, lol. Ale to szybko leci. Ładny czas mamy, muszę przyznać, bardzo ładny. Ale myślę, że robienie takich lokacji na jedną sesję nie jest głupim pomysłem, bo mamy tylko 3 lokacje w tej gierce. I ta gra nie posiada czegoś takiego jak akt. To nie jest jeszcze Jack 2 czy tam Jack 3, żeby mówić o aktach w grze. Tak jak to na przykład było z Ratchetem i Clankiem. I teraz zrzucamy jajeczko. Good job. Now beat me down here by the egg. Oh my! I hope the poor dear's okay. Here's a power cell for your valor. Oh no! 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 Look, isn't that cute? It thinks you're its mama. Your mom? You see any feathers here? Oh, love at first sight. Oh. Listen, boys, I'll take this little chick back to the village with me and one of the saints to take care of her.